Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Obierz stałą dysocjację elektrolityczną roztworu elektrolitu, którym w stanie równowagi chemicznej zawiera 0,8 mola cząsteczek niezdysocjowanych AB oraz 0,2 mola cząsteczek zdysocjowanych. Dobra, no to mamy tak. Cząsteczki niezdysocjowane i zdysocjowane. Możemy sobie to oczywiście tak zapisać, tylko że my tu mamy obliczyć stałą dysocjacji elektrolitycznej, czyli KD. Zapiszmy sobie zatem tą dysocjację. Mamy AB i to nam dysocjuje na A plus plus B minus. I mamy tak 0,2 mola cząsteczek zdysocjowanych, czyli z tego mamy 0,2 mol. I z tego mamy 0,2 mol, natomiast to jest przed dysocjacją, czyli są niezdysocjowane 0,8. Zapisujemy sobie zatem KD. U góry mamy produkty w liczniku. Na dole jest to produkt, substrat, przepraszam. Podstawiamy. No to mamy tak, na 2. I tutaj znowu na 2. Czyli wychodzi nam tutaj 0,01 na 0,2. Przesuwamy przecinek o 2 miejsca. Czyli u góry jest 10, tu będzie 20, czyli to jest 0,05. Tyle wynosi stała dysocjacji elektrolitycznej w tym zadaniu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.